Proszę Państwa, no, końcówka kampanii wyborczej obfituje w wydarzenia takie, które zapierają dech w piersiach, w ogóle cały świat wstrzymuje oddech, znaczy wstrzymałby, gdyby na nas tu patrzył, ale na szczęście chyba tak nie jest. Oto odbyła się konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej, na którą zaproszony został w charakterze członka wspierającego oczywiście Kukuniek. No i Kukuniek, akurat ta konwencja odbywała się tuż po pogrzebie Kornela Morawieckiego i Kukuniek zabrał głos, bo widocznie, jak go znam trochę, widocznie pozazdrościł Morawieckiemu pogrzebu, że miał pogrzeb taki order Orła Białego i z asystą wojskową i salwa, na szczęście nie w tłum, tylko tak w górę. No, mówiąc krótko, nie wiem, Wałęsa nie jest pewny, czy on będzie miał taki pogrzeb, więc na wszelki wypadek widać, że go inwidia tutaj zżera. No i proszę Państwa, co tu powiedział na tej konwencji o Kornelu Morawieckim? Robią z niego bohatera, a on w środku, stan wojenny, atakują nas, a on kozak, zakłada solidarność walczącą. Co to było? Zdrada, zdrajca. Taka jest prawda, ale wybaczmy mu. Nie mówiłem o tym, bo wiedział, że niedużo potrafi. Olaliśmy to, stwierdził w swoim wystąpieniu Wałęsa, dodając, że po chrześcijańsku mu wybacza. Proszę Państwa, no i Wałęsa w stanie wojennym był dużym chłopczykiem i tam w Arłamowie obalał komunizm codziennie 0,75 litra. Komunizmu obalał razem z tam z eskortą, ze strażnikami. No ale Kornel Morawiecki też był wtedy dużym chłopczykiem. No i a jak ktoś jest dużym chłopczykiem, to a nawet gdyby był małym chłopczykiem, to rodzice by mu pozwolili, żeby działał na własną odpowiedzialność. No i założył Solidarność Walczącą, która tam była, sprawiała wrażenie bardzo groźne, ale no powiedzmy sobie, nawet komuna uważała ją za organizację terrorystyczną, ale o ile wiem, to Solidarność Walcząca nikogo nie steroryzowała, tylko tam na terenie Dolnego Śląska rozprowadzała bibułę. No to ja też to robiłem, ale to ja to nie musiałem zakładać organizacji, po prostu to z kolegą Miszalskim żeśmy zrobili i tyle. No mniejsza z tym. Więc nie musiał Kornel Morawiecki słuchać Lecha Wałęsy, który zresztą siedział w Arłamowie i był pozbawiony możliwości działania. W związku z tym robił to, co uważał za stosowne. Myślę, że jeszcze dodatkowy powód mógł być, dla którego Kornel Morawiecki nie zamierzał słuchać Lecha Wałęsy, mianowicie ten, że mógł wiedzieć, iż Lech Wałęsa był konfidentem Służby Bezpieczeństwa. Ja byłem w latach 70. w tej opozycji demokratycznej, jak to się nazywało, w Ruchu Obrony Praw Człowieka. To nie były środowiska jakieś bardzo liczne. I w 78 roku ja wiedziałem, że Wałęsie się przytrafił casus paskudeus jakiś, dokładnie nie wiedziałem jaki, i że on się ekskuzował ze łzami w oczach przed Wyszkowskim, Borusewiczem i Gwiazdą. No ale doszedłem do wniosku, że jak się wyekskuzował, no to już sprawa jest zamknięta. Tymczasem okazało się, że nie była, bo Lech Wałęsa został zdjęty z ewidencji Służby Bezpieczeństwa w 1976 roku, jeśli dobrze pamiętam. Ale chyba, jak przypuszczam, dlatego, że został przejęty przez wywiad wojskowy i w takim charakterze został skierowany do wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu, bo to nie Wałęsa zakładał wolne związki zawodowe. Pierwsze wolne związki zawodowe zakładał Kazimierz Świtoń i Roman Kściuczek, o którym już nikt dzisiaj nie pamięta, w Katowicach, tam w twierdzy Cysorza, czyli Grudnia Zdzisława. No, a na Wybrzeżu to trzy osoby: Wyszkowski, Gwiazda i Borusewicz. No już nie wiem, czy we właściwej kolejności te nazwiska wymieniam, ale nie Lech Wałęsa. Lech Wałęsa do tych związków zawodowych doszlusował, być może już jako l'agent provocateur, bo tam takie
koncepcje jemu się w głowie lęgną jak króliki. No i takie, z takimi koncepcjami występował, żeby tam bomby podkładać i tak dalej. No oczywiście wtedy wszystkich by tam tych wolnych związkowców powystrzelali, a warto przypomnieć, że po podpisaniu aktu końcowego KBWE w Helsinkach kraje socjalistyczne ze Związkiem Radzieckim na czele podpisały tam tak zwany też trzeci koszyk, to znaczy taki pakiet zobowiązań odnoszących się do pewnych przestrzegania pewnych standardów w traktowaniu w stosunku do własnych obywateli. No już nie można ich było tam mordować tak bez ostrzeżenia i tak dalej. No ale gdyby ktoś zaczął podkładać bomby, no to oczywiście ta sytuacja byłaby całkiem inna. I opozycja demokratyczna w latach 70. właśnie zakładała działanie bez przemocy. Pamiętam, jak gospodarza mieliśmy wydawać takie pismo dla mieszkańców wsi. No i chodziło o to, żeby ktoś taki, który cieszy się autorytetem tam w tym środowiskach, podpisywał to swoim nazwiskiem. No i był taki starszy pan, Piotr Typiak, który jeszcze był przed pierwszą wojną, czy w czasie pierwszej wojny światowej w POW, bo jak ja go spotkałem, to on miał 80 lat. No i rozmawialiśmy w kawiarni w Muzeum Narodowym. Ja mu tam powiedziałem, że co my tu chcemy robić, a on nie powiedział, że nie da swojego nazwiska, tylko zapytał, czy mamy broń. Więc powiedziałem mu, że my broni nie mamy i nie będziemy tutaj jej gromadzić, więc może tutaj śmiało z nami współpracować. No i tak to się odbyło. Więc te koncepcje Wałęsy miały charakter prowokacyjny. Są dwie możliwości. Albo Wałęsa był głupi, czego wykluczyć nie można, albo nie był głupi, no to ale jeszcze gorzej, jeśli takie koncepcje tam wysuwał. No i warto przy tej okazji, nie chciałbym może zanudzać Państwa tym wszystkim, tylko Wałęsa jest megalomanem. No, to jest przypadek, jak sądzę, psychiatryczny, który już zatraca poczucie rzeczywistości w tej megalomanii swojej. Pamiętam, jak po śmierci Jana Pawła II wiele telewizji światowych robiło takie reportaże na temat zmarłego papieża, no i przy okazji o Polsce tam zahaczali, dlatego że no, ojczyznę Jana Pawła II też, żeby pokazać. I portugalską taki reportaż przygotowany przez portugalską telewizję przypadkowo obejrzałem. I tam oni nagrali wypowiedź Wałęsy. Nie można tego złożyć na karb niewłaściwego tłumaczenia, bo Wałęsa mówił po polsku, więc ja go doskonale rozumiem. I Wałęsa powiedział, co następuje, cytuję. Ja nie miałem ludzi i obaliłem komunizm z żoną i z dziećmi. Dokładnie tak powiedział. No po prostu zatkało mnie. Ale to utwierdziłem się w podejrzeniach, że Wałęsa uwierzył w to propagandowe nadymanie, które go wyniosło na te szczyty, bo bez tego nadymania to po prostu nie byłby tym, kim tam został, to znaczy laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, prezydentem, mędrcem Europy. Tam zresztą w tym towarzystwie czuł się trochę nieswojo podobno, bo tam było kilku autentycznych mędrców, więc Wałęsa tam się podobno czuł nieswojo, ale mniejsza o to. Proszę Państwa, i warto w ogóle tak z szerszej perspektywy na to spojrzeć. Otóż Wałęsa twierdzi, że tam on obalił komunizm, no mniejsza o to, czy z żoną i z dziećmi, bo przecież Solidarność była 10-milionowym ruchem społecznym, tam na pewno naszpikowanym konfidentami, no zresztą sam Wałęsa, ale był to ruch autentyczny. Proszę Państwa, skąd się to wszystko wzięło? Dlaczego nastąpiła transformacja ustrojowa? Korzeni transformacji ustrojowej należy szukać
szukać w marcu 1985 roku, kiedy to Michał Gorbaczow na spotkaniu z prezydentem Reaganem w Genewie w marcu 1985 roku zaproponował prezydentowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego. To był pierwszy krok manewru ucieczki do przodu, zmierzający do tego, żeby zamiast bronić porządku jałtańskiego, wspólnie z Amerykanami ustanowić nowy porządek polityczny w Europie, no bo jeśli amerykańska strona ofertę podejmie, to znakomicie, nie trzeba będzie tego porządku przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. I transformację ustrojową, ramowy kształt transformacji ustrojowej przygotowali oczywiście Amerykanie z Gorbaczowem, to znaczy prezydent Reagan i Michał Gorbaczow. Natomiast takie już techniczne szczegóły, co, jak to ma wyglądać, to przygotowali dwaj ludzie. Ze strony amerykańskiej Daniel Freed, który wtedy był urzędnikiem Departamentu Stanu, potem był ambasadorem w Warszawie. Teraz znowu jest urzędnikiem Departamentu Stanu, tylko znacznie wyższej rangi. To ze strony amerykańskiej, a ze strony sowieckiej Władimir Kryczkow, który wtedy był przewodniczącym pierwszego zarządu Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, czyli wywiadu zagranicznego, szefem pierwszego zarządu Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR. I oni przygotowali te konkrety już szczegóły transformacji ustrojowej, a na terenie Polski wykonanie powierzyli generałowi Czesławowi Kiszczakowi. No i generał Kiszczak to wykonał przy pomocy wywiadu wojskowego, który, przypominam, w odróżnieniu od Służby Bezpieczeństwa, która została u progu transformacji ustrojowej, no tam przetrzebiona w ramach weryfikacji, to wywiad wojskowy żadnej weryfikacji nie przechodził, przeszedł transformację ustrojową w szyku zwartym, bo to właśnie on ją tu organizował i on nadzorował jej prawidłowy przebieg i obawiam się, że robi to aż do dnia dzisiejszego. I Lech Wałęsa był elementem tej kombinacji, więc na tym tle jego megalomania no, wygląda groteskowo, zwłaszcza w sytuacji, kiedy żeby podreperować swój nadwątlony wizerunek, bo on no, zachowuje się jak głupek po prostu, to jeszcze próbuje innych oskarżać o zdradę, co w jego ustach takie oskarżenia brzmią no, po prostu obrzydliwie. Brzmią obrzydliwie i obrzydliwe było również to, jak zareagowali uczestnicy tej konwencji. Zareagowali takimi burzliwymi oklaskami, taką owacją dla Wałęsy. No, ale opinia publiczna zareagowała inaczej i w mediach społecznościowych pojawiły się bardzo krytyczne głosy i to taka fala krytyki się podniosła i pod wpływem tej fali krytyki ze strachu, że stracą głosy w wyborach, to całe towarzystwo z Koalicji Obywatelskiej zaczęło się trochę wstydzić i obawiać tego swojego chamskiego zachowania podczas konwencji. No i zaczęło się wycofywać. W rezultacie doszło do no, sytuacji znakomitej, bardzo zabawnej, bo Lech Wałęsa ostentacyjnie wycofał swoje poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, a swoim poparciem obdarował Polskie Stronnictwo Ludowe. O, takiego szczęścia Polskie Stronnictwo Ludowe chyba nie oczekiwało i pan Kosiniak-Kamysz powiedział, że PSL wcale nie zabiegało o takie poparcie. No to było najbardziej łagodne i taktowne skomentowanie tych wybryków Lecha Wałęsy. No, ale niektórzy nawet po tym wszystkim jeszcze to pewne zatwardzenie umysłowe wykazują. Między innymi pan Andrzej Celiński, który też chyba się brzydko starzeje. I powiada Andrzej Celiński tak na Facebooku. Mistyka śmierci zawsze ta sama. Kornel Morawiecki to tak powiedział, ale mieć pretensje do Wałęsy, że powiedział prawdę, to przesada. Morawiecki niczego nie zrozumiał. No jaką prawdę powiedział? Że Morawiecki był zdrajcą, no Celiński jest dużym chłopczykiem, żył wtedy.
Co prawda nie był jakimś ważnym tam działaczem, no ale wtedy żył i jest takim chłopczykiem inteligentnym i powinien takie rzeczy rozumieć. Powiada tak o Morawieckim pan Celiński: na szczęście był słaby. Gdyby był mocny, to moja wiara, ale i wiedza do niczego, co zmieniło nie tylko Polskę, ale Europę na lepsze by nie doszło. Czy był zdrajcą? Nie był. To język Wałęsy, nie dość precyzyjny. Myli intencje, kasę ze skutkami. Morawiecki był niemądry, jak pokazała historia. No, można powiedzieć, że dla pana Andrzeja Celińskiego mądrość polega na tym, żeby słuchać się generała Kiszczaka i robić to, co tam wywiad wojskowy zasugeruje, bo właśnie pan Celiński uczestniczył w tych przedsięwzięciach, które zostały zaprojektowane przez generała Kiszczaka. Między innymi staranna selekcja w strukturach podziemnych, żeby wyeliminować stamtąd ekstremę przy pomocy wywiadu wojskowego. To wynika z notatek, z rozmów, jakie prowadził Jacek Kuroń w 1986 roku z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń przedstawił tam wywiadowi wojskowemu za pośrednictwem pułkownika Lesiaka taką ofertę, że jeśli wywiad wojskowy dyskretnie pomoże nam, to znaczy lewicy laickiej, w wyeliminowaniu ekstremy ze struktur podziemnych, no to my, czyli lewica laicka, w rewanżu udzielimy władzy komunistycznej gwarancji zachowania pozycji społecznej i gwarancji zachowania tego, co sobie kradnie w ramach uwłaszczania nomenklatury. I Andrzej Celiński był w tej wyselekcjonowanej części, która potem została uznana za reprezentację społeczną i pod kierownictwem Lecha Wałęsy podpisała z komunistami ugodę okrągłego stołu, tamte siuchty w Magdalence. O, Celiński akurat tam nie był, bo to on jeszcze był za mały pikuś, tylko tam się grzał w cieple płynącym od takich ważniejszych dygnitarzy. No ale potem już kupony od tego odcinał. No i tam był politykiem, wielkim działaczem, wyjrzałym z rozporka i tak dalej. Tymczasem Kornel Morawiecki początkowo okrągły stół kontestował i w 1991 roku podczas kampanii wyborczej, nawet przed kamerami telewizyjnymi, zrobił taką demonstrację, wywrócił okrągły stół, taki rekwizyt tam przyniósł do studia telewizyjnego, go przewrócił. No ale rzeczywiście później bez jakiegoś specjalnego szczęścia próbował zostać politykiem, aż wreszcie udało mu się w ostatnich, można powiedzieć, latach życia podczepić się pod Kukiz 15, który w tej chwili umiera śmiercią naturalną. No a na koniec zgłosił swoją kandydaturę do Senatu z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, a więc jednej z partii systemowych. Proszę Państwa, rzeczywiście jest długą drogę odbył Kornel Morawiecki, no ale to można powiedzieć, że nie on jeden miał wątpliwości co do okrągłego stołu i tutaj widać wyraźnie, że wywiad wojskowy, który w rozmaitych, że tak powiem, postaciach pod rozmaitymi nazwami kontroluje prawidłowy przebieg transformacji ustrojowej, skrupulatnie dba o to, żeby żadna antyokrągłostołowa alternatywa się nie pojawiła. No i się nie pojawia, a nawet jak się pojawia, no to nie ma specjalnych szans na odgrywanie jakiejś ważnej politycznej roli. I widzimy, że te ramy transformacji ustrojowej wyznaczone przez Daniela Frieda i Władimira Kluczkowa cały czas obowiązują, więc jeśli Andrzej Celiński tego nie wie, no to powinien wrócić do przedszkola i tam pani przedszkolanka powinna mu to wszystko
powiedzieć tam, Andrzejku, zapamiętaj sobie to, prawda? A jak wie i udaje, że nie wie, no to jest po prostu nieładnie z jego strony. Nie powiem, że jest szubrawcem, bo to za mocne określenie w stosunku do niego, ale też takim, no nie takim megalomanem jak Wałęsa, ale coś z tego narcyzmu on też ma. Proszę Państwa, ale to jeszcze nic, bo ta sprawa ma dalsze ciągi. Otóż kiedy Lech Wałęsa zgłosił to swoje poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, a Polskie Stronnictwo Ludowe no najuprzejmiej mu podziękowało, że nie zabiegało o to poparcie polityczne, bo to pocałunek śmierci w tej chwili jest, no to Lech Wałęsa wycofał ten wpis na Twitterze. I do tego doszło, że nawet pan Jarosław Wałęsa, syn Lecha Wałęsy, odciął się od wypowiedzi ojca, za co Wałęsa go skrytykował, że uległ dziennikarskiej propagandzie. No, to widać wyraźnie, że wszyscy są głupi, tylko jeden Wałęsa jest mądry. Mój Boże, no groteskowa postać, groteskowa postać. Uważam, że Lech Wałęsa to jest zemsta generała Kiszczaka na narodzie polskim. Nie chcecie tutaj Jaruzelskiego na prezydenta, no to będziecie mieli Lecha Wałęsę. No i rzeczywiście zemścił się generał Kiszczak w srodze na nas. Proszę Państwa, a tu pytanie, pan Kazimierz Kaz. Pytanie od widza. Witam, żeby poznać człowieka, trzeba zjeść z nim beczkę soli. Wałęsa jest człowiekiem prostolinijnym. No panie Kazimierzu, jakim prostolinijnym Wałęsa to jest krętacz. Podam panu taką charakterystykę, taką recenzję, moim zdaniem bardzo trafną, jaką wystawił Wałęsie Adam Bień, który jeszcze wtedy żył. On był jednym z uczestników procesu 16 w Moskwie, tam był skazany. No i wrócił po 56 roku do Polski i jeszcze żył wtedy. I on nazwał Wałęsę, moim zdaniem bardzo trafnie, człowiekiem drobnych krętactw. Człowiekiem drobnych krętactw. Więc człowiek drobnych krętactw nie jest człowiekiem prostolinijnym, tylko właśnie krętaczem. I doskonale scharakteryzował Lecha Wałęsę pod tym względem Paweł Pitera, mąż pani Julii Pitery, który powiedział, że Wałęsa ma jeden problem, cały czas taki sam. Jak wynieść puszkę farby za bramę, żeby w razie czego podejrzenie padło na strażnika, a nie na niego? No i raz to jest puszka farby w sensie dosłownym, a drugi raz to jest całe państwo. Ale problem jest taki sam. Ale kontynuuję pytanie, co ma w sercu, to na języku wali prosto z mostu to, co myśli, w przeciwieństwie do 99% polityków. Chciałbym zapytać, co pan sądzi o szorstkiej przyjaźni świętej pamięci pana Morawieckiego z braćmi Kaczyńskimi, bo tam chyba były zgrzyty okrągłostoje. No były właśnie. Powiadam jeszcze raz, powtórzę, że Kornel Morawiecki przebył długą drogę. No, jest to w jego przypadku, jak sądzę, pewien rodzaj bankructwa ideowego, dlatego że, jeśli wierzyć panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który towarzyszył ojcu w ostatnich chwilach życia, to Kornel Morawiecki w ostatnich chwilach życia wzywał do zgody narodowej. No to jak narodowej zgody, no to nie wiem, co miał na myśli, czy obejmował pojęciem naród również polskojęzyczną wspólnotę rozbójniczą tych wszystkich bezpieczniaków, tych wszystkich tam czarzastych, czy wszystkich sodomitów, no nie wiem, czy to jest ryzykowne takie nawoływanie do zgody, bo jak ktoś się chce przyjaźnić ze wszystkimi, to prędzej czy później wpadnie w złe towarzystwo. I w moim przekonaniu Kornel, taki droga polityczna Kornela Morawieckiego, bo nie życiowa, ale droga polityczna, to była taka ilustracja stopniowej rezygnacji ze wszystkiego, nawet z takich najważniejszych pryncypiów ideowych, które w latach 80. Kornel Morawiecki jako przywódca Solidarności Walczącej no niewątpliwie wyznawał.
Proszę Państwa, serdecznie zapraszam do stoiska C24 podczas krakowskich targów książki, które odbędą się w dniach 24-27 października w Krakowie, ulica Galicyjska 9, gdzie na stoisku wydawnictwa Kapital będzie okazja osobiście spotkać się ze mną oraz zakupić książki z autografem. Na stoisku będzie można również spotkać się z innymi autorami, Leszkiem Żebrowskim, Witoldem Gadowskim oraz Ireneuszem Lisiakiem. Dodatkowo 25 października odbędzie się spotkanie w Krakowie w siedzibie Towarzystwa Sokół. Szczegółowy plan moich spotkań podczas targów jest dostępny pod linkiem w opisie filmu.